Operacje połączone. W 1940 roku Anglicy stworzyli specjalny rodzaj broni, zwany później komando. Były to doborowe oddziały szturmowo-desantowe, starannie szkolone do wykonywania najróżnorodniejszych zadań, częstokroć brawurowych i szaleńczo odważnych. Komandosi mieli wszechstronne wyszkolenie wojskowe z zakresu obsługi i znajomości wszelkiego sprzętu wojennego używanego w obu walczących armiach. Ich sprawność fizyczna, doskonalona w ciągu długich miesięcy specjalnych ćwiczeń, znacznie przekraczała poziom reprezentowany przez przeciętne oddziały wojskowe. Szczególny nacisk kładziono na umiejętność przeprowadzania różnorodnych akcji dywersyjnych na tyłach wroga, maskowania się i orientacji w nieznanym terenie. Dowódcą nowego rodzaju broni został admirał floty Sir Roger Keyes, osławiony dowódca akcji zakorkowania Zeebrugge. Operacja Zeebrugge przeprowadzona została w dniu 22 kwietnia 1918 roku przez flotę anglo-francuską. Jej celem było zablokowanie zatopionymi starymi okrętami wyjścia z portu Zeebrugge, który był bazą niemieckich okrętów podwodnych. Akcja, w której brało udział 155 okrętów różnych klas, nie przyniosła spodziewanych rezultatów, gdyż już w 3 tygodnie potem Niemcy oczyścili przejście i uruchomili port. Keyes był też autorem śmiałego, choć niezrealizowanego planu zdobycia przez Anglików w roku 1918 Dardaneli. W lipcu 1940 roku został utworzony Komitet Operacji Połączonych, jak ostatecznie nazwano nowy sposób prowadzenia walki, polegający na ścisłym współdziałaniu sił lądowych, morskich i powietrznych w akcjach o specjalnym przeznaczeniu. Komitet ten został oddany bezpośrednio do dyspozycji Sir Winstona Churchilla, ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii. Otaczał on nowy rodzaj broni specjalną opieką i staraniem. Nieraz osobiście wyznaczał cele i zadania poszczególnych akcji. Nazwa komandosi została nadana żołnierzom nowo utworzonych formacji na pamiątkę partyzantów burskich. W czasie wojny w Transwalu w latach 1899-1902 dali się oni mocno we znaki wojskom angielskim, w szeregach których pełnił wówczas służbę młody jeszcze Churchill. Pierwszą większą operacją połączoną był wypad sił brytyjskich w dniu 3 marca 1941 roku na wyspy Lofoty, leżące u ujścia fiordu West w północnej Norwegii. Na wyspach tych, zamieszkałych przez dzielnych rybaków, w małych wioskach, portach, znajdowały się wytwórnie konserw rybnych oraz przetwórnie tranu i mączki rybnej. Dowództwo operacji połączonych zaproponowało wypad na Lofoty, mając na celu zniszczenie wszystkich urządzeń przetwórczych, zatopienie ewentualnych statków handlowych i zabranie do Anglii na pokładach okrętów wojennych ochotników norweskich. Poza tym wypad ten miał podnieść ducha ludności wysp brytyjskich. Miejsce nie było wybrane przypadkowo. U krańca bowiem fiordu West leży port Narvik, słynny z walk w kwietniu 1940 roku. Wypad angielskich sił zbrojnych na wybrzeże norweskie w rok po zakończonej fiaskiem ekspedycji narwickiej miał dowieść, że rząd jego królewskiej mości nie rezygnuje z dalszej walki, a wprost przeciwnie, sam atakuje i to w dodatku w punktach bardzo nawet odległych od własnych baz. W akcji na Lofoty brało udział 5 niszczycieli. Flagowy Somali pod dowództwem komandora Kaslona, dalej Beduen, Tartar, Eskimo i Legion. Oprócz tego szły też 2 statki desantowe, na których byli zaokrętowani komandosi pod dowództwem generała Heydona. W wyprawie uczestniczyła też grupa żołnierzy norweskich.